Chcecie zobaczyć najmniejsze lalki Barbie? Na pewno chcecie! To są chyba najmniejsze lalki Barbie, jakie kiedykolwiek powstały. Jest to, słuchajcie, nowa seria Barbie Extra Mini Minis. Ale to nie wszystko, bo pokażę wam jeszcze przeróżne inne nowości z Barbie Extra. Mam ich naprawdę całkiem sporo. Będzie dzisiaj dużo lalek do pokazania. I tak sobie pomyślałam, że może zrobimy takie, wiecie, mini zawody, mini konkurs piękności. Po prostu osoby, które śledzą mnie na Instagramie, będą mogły głosować w ankietach, która lalka jest najładniejsza, i wyłonimy po prostu najładniejszą lalkę z każdej serii. Więc jeżeli jeszcze nie obserwujecie mojego Instagrama, a macie Instagrama, to wiecie co robić. Warto wpaść na mój profil i kliknąć follow, obserwacje. Bo jak sami widzicie, czasami tam mogą się pojawić takie fajne zabawy, a wy nawet o nich nie będziecie wiedzieli. Czy one nie są przemega urocze? No po prostu totalnie cute. Wydaje mi się, że mają chyba z jakieś 8 cm. I serio, to są najmniejsze laleczki Barbie. Pierwsza dziewczyna to taka, widzę, fanka, wiecie, peace, love i tak dalej. Ma nawet, widzicie, kolczyki ze znakiem peace i czapeczkę tutaj. Chociaż z drugiej strony ma tutaj jakieś ubranko, nie wiem, w kosmitów. Nie wiem, trochę dziwne. Dziwne ma zainteresowania. O, i tego, zobaczcie, w pudełku w ogóle nie było widać. Ona ma tutaj takie jakby delikatne pasemka, no nie? Na włosach, takie różowawe czy jakieś fioletowawe. I mega fajne jest to, że mamy tutaj dodany taki malutki stojaczek do tej lalki, no nie? Żeby można było ją sobie postawić. No to mi się mega podoba. Tu widzę, rączki się ruszają, nóżki też, wszystko się rusza, główka też. Oj, 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 chciałam wam pokazać kolejną Barbie Extra Mini Minis. I mi tutaj spadła jej miniuweczka. Trzeba uważać, bo te ciuszki takie malutkie. Tutaj widzę, ona trzyma... A, to torebka jest. Ja w pierwszej chwili myślałam, że to jest kubek. No i ma, zobaczcie, wrotki! To jest dziewoja wrotkara. Przepiękne ma włosy, niebiesko-różowe. Po prostu cudo. I w ogóle jakie ma duże kolczyki, prawie jak jej głowa. Zobaczcie tą malutką stópkę. Jaka fajna. Malutka syrka. Dobra, zakładamy ci tutaj bucika. I w ogóle, słuchajcie, ta jest taka najbardziej sweetaśna. Ona ma tutaj, zobaczcie, kolczyki, żelki. No przeczaderskie to jest. Naprawdę jest prześliczna. Chyba mi się najbardziej podoba z tej serii. Ale to przez to, że po prostu ma te ładne kolczyki, żelki, nie? Ja mam taki wisiorek też właśnie z takimi, ala, wiecie, żelkami. No jest przeczaderska po prostu. A, i jeszcze bym zapomniała, że ona ma tutaj torebeczkę cukiereczka. Więc to jest po prostu dziewoja cukierek. No i przed wami ostatnia tutaj panieneczka. Ma, widzę, złote kolczyki, to jakieś złote dodatki. Ona chyba taka, wiecie, trochę zadziorna jest, bo to jakieś, wiecie, pioruny i tak dalej. Też ma długie włosy, w ogóle widzę, że wszystkim laleczkom zrobili długie włosy. I naprawdę powiem wam, mega ładne są te laleczki. Mimo tego, że one, wiecie, są takie małe, to i tak mają pełno przeróżnych szczegółów i super wyglądają, bo wiecie, no im coś jest mniejsze, tym ciężej jest zrobić, żeby, wiecie, wszystko dobrze wyglądało. A one naprawdę są przeczaderskie. No są po prostu ekstra. To ja już tutaj kombinuję, jak zrobić zdjęcie im ładne i będziecie wybierali, w sensie, no widzowie na moim Instagramie będą wybierali, która laleczka ich zdaniem jest najładniejsza. Czy jesteście gotowi zobaczyć wyniki? Bo ja tak! Słuchajcie, totalnie się nie spodziewałam, że Barbie na wrotkach wygra. Wygra, zobaczcie. Byłam pewna, że dwójeczka wygra, bo wiecie, najbardziej jest różowa i tak dalej. Totalnie jestem w szoku, jeżeli chodzi o te wyniki. Totalnie. Lecimy z kolejną serią lalek Barbie. Tym razem Extra Minis. One nadal są małe, ale nie aż tak małe jak tamte poprzednie. Ja już, słuchajcie, kiedyś laleczki z tej serii otwierałam. Wydaje mi się, że to jest chyba druga seria albo... Nie wiem już, która tak naprawdę, nie mam pojęcia, ale tutaj zobaczcie, jak ta przepięknie wygląda, to jest jakaś queen i koronę ma!
Oh my god, miś Gaga w blond włosach. U tych laleczek już jak widzicie tutaj można nawet kolana zginać. Łokcie też można zginać, więc można fajne im naprawdę super pozy poustawiać. No i ciuszki też mają jednak lepsze, no nie? Po prostu można, wiecie, no przy większych lalkach bardziej zaszaleć właśnie ze szczegółami. Tu jeszcze dostała jakąś torebeczkę, ją może nawet otworzyć, to jest taki kryształ, ale ta mi się, słuchajcie, mega podoba. Mam nadzieję, że ona wygra, nie? Jak zrobimy głosowanie, bo jest naprawdę przepiękna. Nawet tutaj zobaczcie te oczy, jakie ma i brwi takie grubsze zrobili. Fajne, super. No i oczywiście przepiękna korona. Zrobiłam sobie jeszcze tutaj porównanie ich wielkości i można powiedzieć, że ta malutka jest chyba tak dwa razy mniejsza od tej też malutkiej, ale jednak trochę większej. Och, no! To ja, słuchajcie, dzisiaj wam wszystkich lalek nie pokażę z tej serii, bo brakuje mi tej tutaj. A ona taka fajna, ma czerwono-czarne włosy i taka w ogóle rockmenka jest. O, to wielka szkoda, że jej nie mam, ale teraz sobie otworzymy tą oto tutaj pancię. Pancię. Ej, to jest pancia! Pancia krów, zobaczcie! Fanka krówek to jest! O matko, ale ta jest też ładna! Zobaczcie, jaką ona ma przeczaderską fryzurę! Ej, i teraz ja nie wiem, którą wybrać, która jest lepsza, czy ta, czy tamta. Pewnie wy, widzowie z Instagrama, też będą mieli problem, dylemat, żeby wybrać. Tylko ona pewnie zamiast ujeżdżać konie, to ujeżdża krowy. Albo po prostu doi krowy, no. No nie wiem, czy w takim ładnym looku miałaby iść doić krowy, ale niech będzie. No przeczaderska jest, bardzo mi się podoba jej styl. A na sam koniec wjeżdża nam tutaj ekstra cute dziewczyna. Fioletowo włosa, a nie, czekajcie, tu jeszcze jest trochę brokatu, ulala. I ona ma najbardziej taki styl, widzicie, luzacki, fajną, ma długą bluzę oversize'ową, ja takie uwielbiam. Przez chwilę się zastanawiałam, co to jest, a to jest, słuchajcie, kaptur. Nie ogarnęłam w pierwszej chwili. I zobaczcie, jaki ma przesłodki plecak z pieskiem? To jest chyba mordka pieska, nie? Albo jakiegoś misia? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Dobra, koleżanko, ubierz jeszcze swoje wielkie, czarne okulary. Wow! Wyglądasz bardzo swag. Wrzuciłam już kolejne zdjęcie na Instagrama z tymi trzema laleczkami Barbie Extra Minis. No i jestem turbo ciekawa, którą wybierzecie, nie? Ja naprawdę nie mogę się zdecydować, czy ta jest lepsza, czy ta jest lepsza, czy ta jest lepsza. Totalnie nie wiem. Uwaga, uwaga, czas na kolejne wyniki. Czy znowu mnie zaskoczycie? Numer 2, czyli ta wygrywa, tak? Ale w ogóle, wow! Jaka mała różnica, to była niezła walka pomiędzy numerem 2 a numer 3. Ale totalnie wam się nie dziwię, bo mi samej nawet było ciężko wybrać, która mi się po prostu bardziej podoba. No to teraz na sam koniec największe Barbie Extra, które są po prostu w normalnym rozmiarze, ale w porównaniu teraz do tych innych laleczek, to one mi się wydają, że są jakimiś gigantami w ogóle, no nie? I ta, słuchajcie, tutaj wersja Barbie Extra ma, zobaczcie, jeszcze dodatkowe rzeczy w tym zestawie, są jakieś naklejki, jest nawet, zobaczcie, zwierzątko. I już tutaj chyba widzę, że będą miały, słuchajcie, one różne sylwetki w tej wersji. Matko jedyna, jak mi się podoba ten jej sweterek. Ja bym też taki chciała mieć. W ogóle moja mama umie takie sweterki robić, chyba muszę ją poprosić, żeby zrobiła mi podobny. W ogóle ta lalka też jest turbo modnie ubrana, bo właśnie te sweterki teraz takie były, no, bardzo modne. Tu zobaczcie, ona ma nawet pierścionek motyla. I tutaj, patrzcie, jest, widzicie, taki jakby perłowy wisiorek, naszyjnik z napisem Barbie. No jest po prostu przepiękna i jeszcze kowbojki ma. I tak sobie pomyślałam, że można jej tutaj tą naklejkę nakleić na przykład na udo. O, proszę, tatuaż na nodze, ananasa. Tu jest jeszcze jakieś zwierzątko. To jest chyba panda? Chociaż nie wiem, czy to jest panda, to jest jakaś wiewiórka chyba bardziej. Nie mam pojęcia, co to jest. Jeżeli wiecie, to możecie napisać w komentarzu. I to są w ogóle, czekajcie, to są okulary? Tak, to są okulary dla tego zwierzaka.
bo tutaj mamy, zobaczcie, jeszcze jedne okulary, ale one są już dla niej. O, cyk. Nie wiem czemu, ale jak teraz sobie je tutaj ustawiłam, wiecie, do porównania, to po prostu ta zwykła, normalna lalka Barbie Extra wydaje mi się, jakby była jakimś gigantem, a ona jest przecież całkiem normalna, no, tylko te są po prostu mniejsze. Tu mam jeszcze kolejną Barbie Extra, która ma, zobaczcie, pieska Chihuahuę, który biega na bieżni. W ogóle moja mama ma, słuchajcie, pieska Chihuahuę. I ona też ma bardzo taki fajny look. On jest chyba taki ala jeansowy, chociaż nie, to bardziej wygląda trochę, jakby był z chustek zrobiony, no nie? Całkiem ciekawy, naprawdę całkiem spoko. Ale zobaczcie tą oto lalencję. Ja cię kręcę, jaką ona ma tutaj suknię w ogóle i jakie włosy fajne, takie, nie wiem, w kolorze marchewkowym trochę, no nie? Dobra, ją, słuchajcie, otwieram, bo chcę zobaczyć tą jej wielką suknię. Już ją miałam rozpakowywać z tego pudełka, a tutaj zobaczcie, to jest Barbie Extra Fancy. To jest jakaś jeszcze inna seria, taka właśnie bardziej fancy. I tutaj zobaczcie, w tej serii są trzy. Jest jeszcze taka różowa ładna. O nie, czemu ja jej nie mam? Ale jakie one mają w ogóle wystrzałowe stroje, no nie? Takie zupełnie inne, jakby, nie wiem, na jakiś bal szły. Wow! Ej, ona naprawdę jest mega fancy. Nawet ma makijaż taki, no, konkretny. Pełno tutaj złotych dodatków. I zobaczcie, to nie jest materiał, widzicie? Tylko to jest jakby bardziej coś takiego jak płaszcz przeciwdeszczowy? No takie plastikowe, no nie? Gumowe, nie wiem nawet jak to nazwać, ten materiał. I tutaj pod spodem, zobaczcie, ma fajne też kwiatowe takie leginsy. Można sobie normalnie, wiecie, tą kiecę zdjąć. O, cyk. I mamy już ją bardziej w wydaniu takim trochę sportowym. Znaczy, dobra, no może trzeba by było jeszcze jej zmienić te buty, bo w szpilkach na pewno nie będzie ćwiczyła na siłowni. Ale może kto wie, niektórzy lubią ćwiczyć na siłowni. Albo na przykład biec jakiś maraton. Ona w komplecie dostała jeszcze pełno biżuterii, takiej złotej. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, takie okularki, ale super wygląda. I jeszcze zobaczcie taką torebkę, kopertówkę. Już nie mówiąc o tym, że ta torebka też jest przepiękna, ale ta też jest bardzo ładna. Ja, ona tu ma nawet zegarek kwiatuszka. Ja cię kręcę, ile szczegółów w ogóle. No i jeszcze bym zapomniała wam pokazać jej zwierzątko, które ma okulary ananasy. I to jest chyba kotek. No nie? Niebieski kotek z zamkniętymi oczkami. Jestem naprawdę mega ciekawa, którą widzowie z Instagrama wybiorą jako ładniejszą. No mi się, powiem wam, podoba jednak bardziej ta, nie? Taka jest bardziej classy. W sensie ta też jest bardzo ładna, ale jak zobaczyłam tą, to stwierdziłam, że ta jest fajniejsza. Kolejne wyniki i moi drodzy, mamy tutaj totalną deklasację. Numer 2 wygrywa. Ta przecież taka piękna, ale może tego na zdjęciu po prostu nie było tak widać. Bo ona jest bardzo ładna. Tak więc mamy tutaj nasze trzy zwycięzczynie. No powiem wam, troszeczkę mnie zaskoczyliście właśnie wyborem tej małej laleczki. Myślałam, że inną wybierzecie. Tutaj akurat to się też z wami zgodzę. Tutaj to też się z wami nie zgadzam. W sensie ona też jest ładna, ale tamta moim zdaniem dużo fajniejsza. Ale możecie też dać znać w komentarzach, czy wy się zgadzacie z tymi wynikami, czy byście może wybrali inne laleczki, które wam się bardziej podobają. Bye, bye!